Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, księże biskupie Janie, księże biskupie nasz drogi gościu z Gwatemali, drodzy czcigodni bracia w kapłaństwie, wielebne siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego, drodzy siostry i bracia, pielgrzymi, czciciele, tajemnicy miłosierdzia Bożego. Wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Miłość miłosierną człowiek doświadcza w sytuacji dla siebie krytycznej. Wtedy, kiedy wie, z powodu swojej słabości, grzeszności, niewierności, na tę miłość nie zasługuje. I wtedy, kiedy jej doświadcza, ma pełną świadomość, ona jest najwspanialszym darem, jaki można otrzymać. Darem, który przezwycięża wszelkie lęki, obawy, niepewności. I właśnie takie było doświadczenie apostołów w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę zmartwychwstania. Zgromadzili się w wieczerniku i odgrodzili się od świata. Zamknęli drzwi, obawiając się prześladowań ze strony Żydów. Lękając się tego, że spotka ich coś podobnego, co dotknęło ich mistrza i Pana. I właśnie pośród tego lęku i niepewności pojawia się zmartwychwstały Chrystus i mówi najpiękniejsze słowo, pierwsze słowo po zmartwychwstaniu. Pokój wam. Wyzwala ich zatem z tego lęku, któremu podlegali. Co więcej, obdarza ich mocą Ducha Świętego, by nie tylko oni sami poczuli się prawdziwie wolni, wolnością, jaką daje miłosierna miłość samego Boga. Aby tę miłość mogli głosić całemu światu. I dlatego słowa Pana Jezusa: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W tę tajemnicę miłości miłosiernej niejako wstąpił dopiero tydzień później święty Tomasz Apostoł, nieobecny przy pierwszym objawieniu się Chrystusa zmartwychwstałego pozostałym apostołom. Przenikały go zwątpienie. Pewność śmierci wydawałoby się nieodwracalnej, nieubłaganej. Pewność śmierci Jezusa była tak wielka, że świadectwo innych apostołów, że widzieli Pana, Tomaszowi nie wystarczało. I dlatego jego słowa: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. I tydzień później dotknęło go miłosierdzie Pana. Chrystus po raz kolejny zjawia się apostołom w wieczerniku i pragnie pozbawić Tomasza, przede wszystkim jego zwątpienia, jego niepewności i wszystkich związanych z tym lęków. I są słowa skierowane do Tomasza: podnieś swój palec
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Bądź człowiekiem zatem jako człowiek pełnej wiary, bądź człowiekiem pełnej wolności. Bądź człowiekiem dotkniętym i przenikniętym przez miłosierną miłość. I stąd to wyznanie Tomasza, wyznanie przekraczające jego doświadczenie, wyznanie, które ma w jakiejś mierze charakter eucharystyczny. Pan mój i Bóg mój. Bo Tomasz widział i dotykał blizny po ranach Chrystusa. Miał pewność, że jest to jego mistrz i Pan, ale jednocześnie przekroczył to czysto zmysłowe doświadczenie i wyznał wiarę w to, iż Jezus jest prawdziwie Bożym Synem, Zbawicielem świata, Odkupicielem człowieka, Mesjaszem, który nas wyzwolił z wszelkiego grzechu. I dlatego to jego wyznanie, przekraczające to, co się widzi, wyznanie, które nazwałem eucharystycznym, ponieważ przyjmując ciało Chrystusa i pijąc Jego krew, widzimy ciągle chleb i wino. A przecież mówimy, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, jedno słowo, a będzie zbawiona dusza moja. Panie, czyli Boże. Boże, który jedynie masz moc zbawić moją duszę. Z przebitego bowiem boku Chrystusa, którego dotknął się święty Tomasz tydzień po zmartwychwstaniu. Z tego przebitego boku Chrystusa na drzewie Golgoty powstały sakramenty Kościoła, zwłaszcza chrzest i Eucharystia. I stąd ta nasza eucharystyczna, pełna czci i oddania chwila, którą przeżywamy. I stąd także niejako wpleciony w tajemnicę paschalną Chrystusa Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Krakowskiej, który zaczął się mszą świętą Krzyżma w poranek Wielkiego Czwartku. Skończy się ten kongres 15 czerwca uroczystym aktem beatyfikacji czcigodnego sługi Bożego księdza Michała Rapacza. Mamy ten święty czas, w którym jesteśmy już od kilkunastu dni zanurzeni. Przeżywać zagłębieni w tajemnicę paschalną Chrystusa, w Jego miłość, która sprawiła, że oddał za nas swoje życie na krzyżu Golgoty, i w Jego miłość, która sprawiła, że powstał z martwych, aby obdarzyć nas godnością dzieci Bożych. To właśnie w tym świętym czasie Kongresu Eucharystycznego musimy starać się pogłębiać swoją miłość do Boga, miłość pełną wdzięczności i uwielbienia i adoracji. A jednocześnie musimy pogłębiać swoją miłość do drugiego człowieka,
Bo jakże możemy kochać Boga, którego nie widzimy, jeśli nie kochamy drugiego człowieka, którego widzimy? Dzisiejsza uroczystość Niedzieli Miłosierdzia Bożego stawia przed nami wielkie zadanie. Wpatrzeć się najpierw w tych, którzy byli świadkami miłości Boga. Miłości pełnej wdzięczności i uwielbienia. I stąd najpierw słowa, które skierował do nas święty Jan Apostoł, umiłowany uczeń Chrystusa. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Całe sięgające prawie już 2000 lat dzieje Kościoła to dzieje ludzi niezliczonych, którzy uwierzyli, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, Synem Bożym. I którzy przez tę swoją wiarę zwyciężyli świat. Wszystkie jego ograniczenia, słabości, grzechy, zwątpienia. Staje przed nami dzisiaj jako mistrzyni tej szczególnej duchowości człowieka, który chce być wdzięczny Bogu za jego miłosierną miłość. Staje przed nami dzisiaj sekretarka Bożego Miłosierdzia, święta siostra Faustyna. Jakżeż przejmująco pisała o swoim zjednoczeniu z całą Trójcą Świętą poprzez to, że przyjęła do swego serca Pana Jezusa w Najświętszej Eucharystii. Jakżeż przejmujące są jej słowa. Właśnie z Niedzieli Przewodniej, czyli Niedzieli Miłosierdzia, 9 kwietnia 1937 roku. Rano po Komunii Świętej dusza moja została zanurzona w bóstwie. Byłam złączona z trzema osobami boskimi w ten sposób, że jak byłam złączona z Jezusem, to równocześnie z Ojcem i Duchem Świętym. Dusza moja tonęła w niepojętej radości i dał mi Pan poznać całe morze i przepaść niezgłębionego miłosierdzia swego. O, gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak bardzo ich Bóg miłuje. Wszystkie porównania, chociażby najczulsze i najsilniejsze, są tylko bladym cieniem w porównaniu z rzeczywistością. Kiedy byłam złączona z Panem, poznałam, jak wiele dusz uwielbia to Boże miłosierdzie. Kilka dni wcześniej, Wielki Poniedziałek, 22 marca 1937 roku, wskazywała, jak bardzo ważna dla całego jej życia jest łączność z Chrystusem Eucharystycznym, jest to, że może cieszyć się Bożym dziecięstwem, jest przepełniona łaską uświęcającą, może przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej. Widzę się tak słaba, że gdyby nie Komunia Święta, upadałabym ustawicznie. Jedno mnie tylko trzyma, to jest Komunia Święta. Z niej czerpię siłę, w niej moc moja. Lękam się życia, w którym dniu nie mam Komunii Świętej. Sama siebie się lękam, natomiast Jezus utajony w hostii jest mi wszystkim.
Z tabernakulum czerpię siłę, moc, odwagę, światło. Tu w chwilach udręki szukam ukojenia. Nie umiałabym oddać chwały Bogu, gdybym nie miała w sercu Eucharystii. I te jej słowa z progu Wielkiego Tygodnia 1937 roku są jakby przedłużeniem i potwierdzeniem szczególnego hymnu uwielbienia Hostii Świętej. Hymnu, który ułożyła w sam Nowy Rok 1935 roku. Ten hymn składa się z trzech części. Jest dość długi, przyjmuje kształt litanijny, ale przynajmniej kilka wezwań. Przypomnijmy sobie z jej dziewniczka, by oddać to, co jest najważniejsze, kiedy w pokorze serca adorujemy Chrystusa ukrytego w Najświętszej Eucharystii. Pierwsza część tego hymnu to uwielbienie hostii przy Najświętszej, będącej lekarstwem dla nas, a zwłaszcza dla wszystkich biednych grzeszników. Hostio święta, w której zawarty jest testament miłosierdzia Bożego dla nas, a szczególnie dla biednych grzeszników. Hostio święta, w której zawarte jest ciało i krew Pana Jezusa jako dowód nieskończonego miłosierdzia ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Hostio święta, w której jest życie wiekuiste i nieskończonego miłosierdzia nam oficie udzielone, a szczególnie biednym grzesznikom. Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Druga część tego hymnu jest wysławianiem świętej hostii, będącej naszą nadzieją. Hostio święta, nadzieja nasza jedyna wśród ciemności i burz wewnętrznych i zewnętrznych. Hostio święta, nadzieja nasza jedyna w życiu i w śmierci godzinie. Hostio święta, nadzieja nasza jedyna wśród niepowodzeń i zwątpienia toni. Hostio święta, nadzieja nasza jedyna wśród fałszu i zdrad. Hostio święta, nadzieja nasza jedyna wśród ciemności i bezbożności, która zalewa ziemię. I na koniec trzecia część tego hymnu, wysławianie świętej hostii, która jest źródłem naszej ufności. Hostio święta, ufam Tobie, gdy ciężkości przechodzić będą siły moje, gdy ujrzę wysiłki swoje bezskuteczne. Hostio święta, ufam Tobie, gdy burze miotają mym sercem, a duch strwożony chylić się będzie ku zwątpieniu. Hostio święta, ufam Tobie, gdy serce moje drżeć będzie i śmiertelny pot zrosi nam czoło. Hostio święta, ufam Tobie, gdy wszystko sprzysięże się przeciw mnie i rozpacz czarna wciskać się będzie do duszy. Hostio święta, ufam Tobie, gdy wzrok mój gasnąć będzie na wszystko, co doczesne, a duch mój po raz pierwszy ujrzy światy nieznane. To, gdy chodzi o mistrzów uczących nas miłości, adoracji, wdzięczności dla Chrystusa, który w swoim nieskończonym miłosierdziu zechciał być z nami i dla nas w Najświętszym Sakramencie. Ale przecież mamy też mistrzów, do których pragniemy dotrzeć dzisiaj
mistrzów, którzy uczą nas, jak kochać drugiego człowieka. I znów uciekamy się najpierw do listu świętego Jana Apostoła. Każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Zwłaszcza pierwsza część tego fragmentu pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Każdy, kto miłuje tego, który dał życie. Miłujemy Boga, który dał nam życie. Wysławiamy Go właśnie jako dawcę życia, ciesząc się tym, że jesteśmy w tym i na tym świecie. Ale święty Jan zaraz dodaje, jeżeli miłujemy Boga, dawcę życia, to musimy także miłować tych, którzy od Niego życie otrzymali. Musimy kochać każdego drugiego człowieka, naszego brata i naszą siostrę, bo także oni otrzymali od Boga Stwórcy dar życia. Także oni są powołani na Boży obraz i Boże podobieństwo. I to niezależnie od tego, jak poprzez swoje życiowe drogi, niekiedy upadki, grzechy, ten obraz Boży zaciemnili i w jakiejś mierze zamazali. Mamy kochać każdego człowieka, bo on otrzymał życie od Boga. I znowu stają przed nami postaci, tym razem świętych naszych czasów. Najpierw błogosławiona rodzina Ulmów. Ich relikwie znajdują się tutaj, przy ołtarzu. Odbywają pielgrzymkę przez naszą ojczyznę. W tych dniach dokładnie przemierzają drogi naszej archidiecezji krakowskiej. W czasach pogardy, tak nazywany jest czas II wojny światowej, pogardy dla człowieka, dla jego godności, dla jego pochodzenia od Boga. W tych czasach strasznych pokazali, co znaczy kochać drugiego człowieka, dlatego że żyje i że ten dar życia jest dany także innym od Boga. Święty dar, który trzeba uszanować i za wszelką cenę bronić. Nawet w odniesieniu do ludzi dalekich, przynajmniej gdy chodzi o pochodzenie, o narodowość, o wiarę. Są dziećmi Bożymi i trzeba ich ratować. I uczynili to w sposób, wydawałoby się, jak najbardziej naturalny i godny. Wiedząc, czym ryzykują. Bo tylko przecież w Polsce było tak, że pomoc okazana Żydom prowadziła do tego, że nie tylko złapani Żydzi byli uśmiercani, ale także ginęła cała rodzina tych, którzy Żydów ośmieliła się chronić i przygarnąć do siebie. Oni o tym doskonale wiedzieli. Ale przede wszystkim wiedzieli, że życie każdego człowieka jest święte i trzeba je bronić. Bo miarą człowieczeństwa jest to, czy ja jestem stróżem życia mego brata.
bo jeżeli nie chcę być stróżem życia mego brata, staję się równy Kainowi. Wszyscy oni z rodziny Ulmów ponieśli śmierć. Nawet dziecko, które znajdowało się w łonie Wiktorii. Męczennicy, czyli świadkowie świętości życia, którzy mówią, jak trzeba przykazania Boże przyjmować całym sercem i je wypełniać. Bo przyjmując całym sercem Boże przykazania i je wypełniając, prawdziwie, tylko wtedy prawdziwie miłujemy Boga. Drugi świadek życia, nauczyciel świętości życia, święty Jan Paweł II Wielki. Drodzy siostry i bracia, w tych dniach mija 50. rocznica opublikowania przez kardynała Karola Wojtyłę odezwy do wiernych archidiecezji krakowskiej w obronie życia nienarodzonych. Wracamy do tego dokumentu po upływie pół wieku i naraz odkrywamy, jak bardzo ten dokument jest aktualny dzisiaj, kiedy znowu życie drugiego człowieka, zwłaszcza w pierwszym fazie jego istnienia, jest zagrożone przez próby nowego ustawodawstwa godzące w świętość życia. Kardynał Karol Wojtyła 50 lat temu pisał: wszystkich najgoręcej wzywam do współpracy w dziele ratowania poczętych dzieci, do udzielania pomocy materialnej i do tworzenia zdrowej atmosfery. Każda matka od chwili poczęcia dziecka winna być otoczona życzliwością wszystkich, a zwłaszcza starszego pokolenia z najbliższego otoczenia. Chciał, to było jego wielkie pragnienie, święty Jan Paweł II przejść do historii jako papież rodzin, jako niestrudzony obrońca każdego ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci. I dlatego dzisiaj, drodzy siostry i bracia, chcemy się wpisać w ten apel naszego świętego, wielkiego pasterza, obrońcy życia, piewcy Boga jako dawcy życia. I dlatego na zakończenie tej mszy świętej będzie odczytany akt zawierzenia życia nienarodzonych dzieci Bożemu Miłosierdziu. Proszę was. Proszę was bardzo, drodzy siostry i bracia, wsłuchujcie się uważnie w te słowa, które będą tutaj odczytywane. Przyjmijcie je jako swoje. A potem będzie taka możliwość, potwierdźcie te słowa własnym podpisem. Będziemy te podpisy wiernych archidiecezji krakowskiej i nie tylko archidiecezji krakowskiej zbierać. Zwłaszcza tam, gdzie będzie wiódł pielgrzymi szlak relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Wszystko po to, by 13 maja 2024 roku w rocznicę zamachu na życie świętego Jana Pawła II te podpisy złożyć w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. Niech to będzie, moi drodzy, nasz akt osobistego włączenia się w to wielkie narodowe, tak konieczne dzisiaj, wołanie
o prawo do życia dla każdego polskiego dziecka. I tutaj wracam do słów Jana Pawła II, wypowiedzianych w 1997 roku w Kaliszu. Naród, który zabija własne dzieci, nie ma przyszłości. Jeśli dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, pragniemy być dotknięci przez Boże miłosierdzie, drodzy siostry i bracia, to prośmy Ducha Świętego, aby przemienił nasze serca tak głęboko i tak jednoznacznie, żeby nie było w nas żadnej wątpliwości, by stanąć odważnie, jednoznacznie na straży każdego budzącego się ludzkiego życia. Podczas przeistoczenia kapłan mówi: oto wielka tajemnica wiary. A my odpowiadamy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Tak, głosimy Twoją śmierć, która dokonała się na krzyżu Golgoty, ponieważ właśnie w niej objawiła się Twoja miłosierna miłość, sprawiająca, że staliśmy się na powrót Bożymi dziećmi. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, które jest triumfem Twojej miłosiernej miłości nad śmiercią, złem, grzechem i szatanem. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale, gdyż właśnie wtedy spełni się nasza ostateczna nadzieja na to, że Bóg, bogaty w miłosierdzie, przyjmie nas do swego domu na wieczność stałą. Głosimy, Chryste, Panie nasz i Boże, Twoje nieskończone miłosierdzie. Amen.